Witam cię, Wojtku, serdecznie. Odcinek numer 220. Witam serdecznie. Zanim zaczniemy. No. Ja ogłosiłem konkurs na Jest w Wąsaczach na dobrą nazwę odcinka, który jeszcze nie został nagrany, czyli o tym. A? Na ten odcinek. No dobrze. Jest parę takich moich grubych typów. Aha. Myślę, że jakiś z nich możemy wybrać. No dobrze, ale czy mamy listę już do wyboru? Tak, ja mam tutaj otwartą już listę. Natomiast tytuł odcinka, który mi się najbardziej podoba, jest zabawny na wielu poziomach. Okej. To już jest taki spoiler. Najlepsze jest to, że jakby niezależnie od tego, jaki byłby tytuł, możemy go podać na samym początku odcinka, a i tak się nie dostosujemy do tytułu, ponieważ one i tak są z czapki. Oczywiście. I są, ja przeczytam parę tytułów, które uważam, że są zabawne. Dobrze. No. W sensie, znaczy, sporo tu jest zabawnych, natomiast chciałbym się skupić na takich, które uważam, że najśmieszniej, jak to się mówi. Mm-hmm. I teraz pierwszy to jest Nie warto było. A to ładne, ale to chyba, znaczy to jest bardzo ładny, bo jest wielopoziomowy, jakby dotyka całkiem niedawnych wydarzeń w twoim życiu. Tak, wielu wydarzeń, ale w ogóle bardzo, bardzo ładne, bo to też dużo, wiesz, dużo oczywiście rzeczy można pod to podpiąć. Ja widzę, nie? Zbyszka przed oczami, no dobra. Tak, ja też, no bebech. Dobra nazwa odcinka, który jeszcze nie powstał, ale już tak. I to jest taki bardzo twisty, powiedziałbym, nazwa odcinka. Długa, dlatego nie została wybrana przez tutaj, ale jest dobra. Mhm. Chlebak to taki garaż dla chleba. I to jest zabawne. To jest ładne, no. Ale to jest zbyt zabawne, żeby było, w sensie, bo to jest obviously żart. Aha. W sensie, jak patrzysz, to wiesz, że to jest żart, nie, że to jest śmieszne. No. Ale odcinek, który ten, pojawił się jeszcze jedna propozycja, jeszcze przynajmniej dwie, bo jedna jeszcze się pojawiła, że coś o bezpieczeństwie może i to jest zabawne, bo to jest ale mój faworyt. Klasyczek, no. Nawet nie wiedziałem, że to będzie mój faworyt, ale jak im dłużej go czytałem, tym bardziej mi się spodobało. Mm-hmm. To jest Apple Pie w Polsce. I to jest zabawne. Ponieważ no. Jest zapisane w sposób, w jaki wypowiadamy to. Oczywiście. Znaczy, jak ty to wypowiadasz, tak, żeby było jasne. I to jest zabawne na wielu poziomach, szczególnie, że za tydzień faktycznie to jabłko, ciasto w Polsce się pojawi. Uważam, że to jest najzabawniejszy z tych wszystkich, ale ja jestem spaczony, bo ja jestem bardzo już na wysokich tych słynnych obrotach, więc... Nie, no naturalnie. Co, Wojtku, sądzisz? Jak dla mnie, wydaje mi się, jeżeli moglibyśmy tak zrobić, to ja bym ten pierwszy tytuł, który powiedziałeś, Nie warto było, wziął na dzisiaj. Natomiast Apple Pie w Polsce bym zostawił po prostu na przyszły tydzień, bo może się okazać, że rzeczywiście będzie bardzo pasował. I tak się stało, jeśli wy już wiecie, że tak się stało, ale najnowszy odcinek jest z podcastu 220, nazywa się Nie warto było. No i pięknie. I teraz, o to właściwie zabawne, Wojtek, ale mam temat. No. Nie będzie o Switchu. Chociaż będzie, ale w późniejszej części, bo to jest przy twoim temacie bardzo znaczy, mocno. Znaczy, no naszym wspólnym, bo... No, no tak, ale jakby twoim, ponieważ to ty masz jakby otwartą stronę internetową. Tak. Wow. Nie ma tak zdradzać kulisy powstawania podcastu. Tak. Ej, ziomuś, otwórz tą stronę, to będzie twój temat, dzięki. Tak, no ale to bywało tak. A bywało też tak, że ej, otwórz tą stronę i już nigdy więcej o tym nie porozmawialiśmy. Szkoda, bo parę tematów naprawdę tak mocno. Jeden z tych tematów to właśnie mi się przypomniał i myślę, że to ważne, żeby chociaż wrzucić link. Aha. Bo ja nie wiem, czy Tomek jest z Polski, czy nie jest z Polski, ale chyba tak. Mamy takiego, jest manika na Twitterze, Tom Wala przez W. A, Tomek chyba mieszka w Stanach? Okej, okay, w każdym razie... Ale jest Polakiem, tak mi się wydaje. Okej, okay, to Tomek wysłał bardzo fajny tekst na temat tego, jakie internetowe trendy się pojawiają w 2018 roku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Aha. I to jest rzecz, której nie przerobiliśmy, a myślę, że warto sprawdzić, bo to jest... To będzie...
Dobry tekst. Dobra, nie kupiłem dalej Rahim Coinów, odpowiadając na pytania. Muszę w końcu to zrobić, jak, nie wiem, może się coś skończy, to usiądę i zainwestuję w to, bo ja wiem, że to będzie dobra inwestycja. No, to okej. Dobrze. Ale mój temat. To twój temat, ja zaraz mam jeszcze jeden w ogóle. Dzisiaj chyba będzie tak, że będą tematy pojawiać się po prostu nagle. Hop, siup. Ja mam tak temat i to chciałbym zrobić go w miarę krótko i zwięźle. Dobrze. Bo ja przez ostatnie 2 tygodnie, ale poprzednie, w sensie 3 tygodnie temu zacząłem 2-tygodniową przygodę z Galaxy S9 Plus. A, to jest ten duży, To jest ten duży. I z Galaxy Gear Sport to się nazywa. A, to jest zegareczek, tak? No dobrze. Cześć, sprawdzę tylko, czy to się dobrze, czy dobrze pewnie, bo nie wiem, czy nie ma numerku. Nie ma. Gear Sport, tak. I to jest sportowy zegarek od Samsunga, on jest oparty na Tizenie. I to jest ewolucja tego, co było wielokrotnie, jakby pamiętasz pierwszego Geara, tego takiego brzydkiego, potem pojawił się ten krągły. I Gear Sport to jest z zeszłego roku chyba zegarek 2017 z listopada, zegarek, który, no nie tak daleko, który pokazał Samsung i to sportowy. I to jest tak naprawdę... Oni wypuścili kiedyś i teraz go też sprzedają Galaxy Gear S3 Frontier. To jest ten taki, który wygląda bardzo, powiedzmy, klasycznie. Wiesz, taki normalny zegarek klasyczny. To pamiętam, że jego żeśmy obmacywali chyba. Może to nie był ten Frontier, ale obmacywaliśmy S2 chyba S2. Na imprezie. Tak, ale, i on nam się bardzo podobał. W ogóle był bardzo, wiesz, ładny, tak. Nie? No tylko, że on wyszedł w 2016 roku, więc już dawno Times, temu. Oczywiście. Tak, więc ja jakby pisząc o sprzęt stwierdziłem, że chcę w ogóle sprzęt, który będzie mi w jakiś sposób pomagał liczyć mój sport. No tak, tak, tak. Bo to było moim celem i chciałem sprawdzić S9 Plusa, ponieważ po pierwsze, czy ten aparat faktycznie jest taki dobry, to była jedna moja rzecz, a druga to chciałem zobaczyć jakby jak w porównaniu, skoro już przeniosłem się na Androida i jestem Pixel Only, no, to jakby mi się korzystało z Samsunga i mam... I chciałbym to jakby to w dwie rzeczy powiedzieć. I pierwsza rzecz, i to będzie chyba smutna rzecz, ale zarzuciłem używanie Gear S-a po 4 dniach. Okej. Okay. I to wynikło z dziwne. Tego. Tak, że jednak wibrujący zegarek nadal to nie jest dla mnie. I on wróciło. Tak, i on funkcjonalnie było wszystko fajnie. Ten system działał całkiem w miarę szybko, chociaż powiem ci, że na Apple Watch, jak podnosiłem rękę, żeby zobaczyć, jakie mam powiadomienie, to się pojawiało instant. Tam trzeba było czekać jakiś ułamek sekundy, ale to było na tyle denerwujące, że zwróciłem na to uwagę. Natomiast oczywiście te wszystkie funkcje i kontrolowanie rzeczy i tak dalej, no to wszystko było okej, okay. Ale zarzuciłem jakby temat wibrującego zegarka i niestety nie wróciłem do niego, znaczy założyłem go jeszcze parę razy tak na parę godzin, ale tak, żeby założyć go rano i ściągnąć go wieczorem, to założyłem go 3-4 razy. Po prostu to było bardzo nie dla mnie, chociaż sam zegarek jest bardzo spoko wykonany, bardzo spoko działa. Jedyny minus to chyba był taki, że to jest Tizen, a nie Android Wear. Ale jeśli chodzi o S9, to okazuje się, że po pierwsze umiem korzystać z Samsunga. Brawo. Że da się to zrobić. No. Da się to zrobić. Są takie software kirksy, powiedziałbym, które denerwują mnie w jakiś sposób i jest to zdecydowanie minus Samsunga. To, że musiałem sobie zainstalować launcher, który nie jest dziadowski, to jest jakby jedna z tych rzeczy. Ale generalnie byłem bardzo mocno zadowolony. Oprócz tego, że telefon się mega szybko ładował i bardzo dobrze trzymał na baterii i był mega szybki, tak turbo szybki, to jest, wiesz... Po prostu trochę szok w pewnym momencie, jak bardzo szybki ten telefon potrafił być. No to faktycznie aparat ten tylny jest spoko. I ten tryb portretowy, bo ja to jest moja ulubiona rzecz ostatnio, robienie zdjęć portretowych. Ale patrz, jak to weszło, nie? To tak w ogóle, już pomijając dywagację, absolutnie niesamowite, jak szybko pojawił się ten tryb u wszystkich po prostu producentów.
Tylko że w ogóle zabawna rzecz jest taka, że ten tryb portretowy na Pixelu jest robiony inaczej niż jest robiony na Galaxy. Tak, bo jest z jednego obiektywu. Tak, ale i teraz z jednej strony... Ale poczekaj, jeśli chodzi... a Galaxy ma z tyłu też jeden obiektyw. Plus ma dwa obiektywy. A, przepraszam. Okay. Ale nawet jak masz ten mały, to on też robi portretowe. O, z jednego, czyli tak samo jak Pixel. Tak, dobra. Tak, tylko że efekt końcowy w ogóle jest... Fajne jest to, że w S9 możesz sobie ten moc tego trybu portretowego w post factum zmieniać. No to w iPhone jest to samo. Tak, to było spoko. Na Pixelu po prostu robi on, a przynajmniej na ten moment robi jedno takie, jedno takie. Okej. Okay. A jeszcze uzupełnię, na iPhone też się da, tylko trzeba mieć oddzielną aplikację oczywiście. Tak, tak. Nie ma tego... nie ma w obrębie, tak, edycji. Focus się chyba nazywa ta Dokładnie aplikacja, tak. Ostatnio nawet jest, można dokupić płatną wersję, znaczy odblokować niektóre rzeczy w wersji Pro. Nie pamiętam, ile kosztuje, ale jedną z nich jest poprawianie trybu portretowego, co jest bardzo ciekawe, bo możesz namalować w miejscu, które na przykład aplikacja błędnie rozmyła domyślnie, to ty sobie przemalowujesz to miejsce i mówisz nie, tutaj powinno być ostre i wtedy on jakby wykorzystując te wszystkie dane głębi uzupełnia, wiesz, to miejsce o ostrą część, na przykład jak, nie wiem, ci włosy jakoś źle wybluruje, no to sobie możesz je uzupełnić. To jest naprawdę bardzo mega. Bardzo ładnie. I to można bardzo zrobić ładnie w postprodukcji, nie? Że jakby te wszystkie dane są zapisane nadal w zdjęciu i to robi wrażenie, naprawdę. No więc on robi ten tryb i teraz powiem tak, z jednej strony robi ten tryb bardzo dobrze i to tak dobrze mi się mega to podobało, z drugiej strony efekty czasami nie były realne, wiesz, ale na przykład miałem jedno zdjęcie, mam zrobione, które ma efekt jak tilt shift, wiesz, to znaczy jest ostro i nagle mega nie, wygląda to ciekawie, powiem, że nawet, bo to był błąd, tak, nie powinno tak wyglądać, nawet jak na błąd efekt był fajny, ale lepiej radzi sobie nawet mój Pixel na jednym obiektywie z oddzielaniem na przykład twarzy od tła, w sensie robi to dokładniej, chociaż to jest, są takie, wiesz, różnice już bardzo delikatne, ale to co, więc S9 w ogóle jest rewelacyjna, oprócz jednej rzeczy, która jest tak dziadowska, tak tragiczna, tak żenująco słaba, że zaprzestałem użytkowania tej funkcji w telefonie instant. Okej. Okay. I nigdy tego już więcej nie zrobiłem. Zrobiłem to raz i następnym razem używałem pewnego denerwującego workaroundu. Uwaga. Aparat przedni w Galaxy S9 Plus to jest tragedia, żenada. Efekt zdjęć wygląda jakby ktoś komuś chciał, nie wiem, chyba wiem, pomalować o czym pędzelkiem. Mówisz. Mhm. Ale nawet jak wyłączysz wszystkie te opcje upiększania twarzy, to zdjęcia wyglądają jak gówno i wyglądają jakby miały 640x480. To jest tragedia. Co ty mówisz? Po prostu żenada. Nie mam, Wojtek, słów, jak bardzo ten aparat z przodu jest tragiczny. Co ty mówisz? Aż niemożliwe. Po prostu nie wiem, czy ty miałeś tam... Co ty miałeś tam powłączane, że to wyszło nie, tak... Nie, nic. Ja wszystko wyłączyłem. Okay. Same natury. Aparat z przodu po prostu jest tragiczny. Więc ciekawe. Ja oczywiście zaprzestałem jakby używania aparatu z przodu, używałem aparatu z tyłu. Mam to szczęście, że nie robiłem sobie za dużo selfie, tylko, ale były takie momenty, gdzie faktycznie chciałem zdjęcie zrobić jakby aparatem z przodu. No ale efekt był tragiczny, więc po prostu zarzuciłem to. I to jest, ten aparat się nie zmienił od S8 i chyba nawet od S7, o ile wiem. No więc powiem tak, Wojtek, sam telefon jest rewelacyjny, mega mi się podobał, zdjęcia w ogóle wychodziły ładne, chociaż jak na mój gust, w nocy w ogóle sobie radził świetnie, chociaż jak na mój gust te zdjęcia były troszeczkę przesaturowane czy coś takiego. Jezus Maria, mam zdjęcie właśnie zrobione przednią kamerką, jest tragiczne. W Pixelu aparat z przodu jest doskonały. To jest ciekawe w ogóle, bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo jakby nikt... Znaczy też nie słyszałem jakoś wielu recenzji, ani nie czytałem zbyt dużo w internecie o tym. To, że mi się to nie podoba, to jest... To gdzieś to widziałem, wiesz? W sensie, jak wpisałem, że to się, to faktycznie
jest ktoś tak też miał, chyba Vlad z The Verge'a też stwierdził, okay, że to jest tragiczny aparat. Kurde, ciekawa więc... sprawa. A on taki jest, to, wiesz, istotny jednak, no. W naszym świecie selfiaków przedni aparat jest nie mniej, albo dla niektórych nawet bardziej istotny niż ten z tyłu. Także... Więc efekt jest taki, że zaprzestałem korzystania z tego aparatu. Natomiast sam telefon, jakby naprawili to, to byłby telefonem naprawdę idealnym. No oprócz tego, że nie ma oczywiście czystego Androida, no ale trudno. A to, jak co było... bateria? Super. I to, że się ładuje bardzo szybko, no tak samo szybko jak Pixel, albo trochę szybciej niż Pixel. Mhm. Bezprzewodowe ładowanie spoko. Skorzystałem dwa razy, co prawda, bo to był taki akurat czas, że dwa razy byłem w miejscu, gdzie była bezprzewodowa ładowarka i dwa razy z tego skorzystałem. Chociaż raz zapomniałem ładowarki wziąć do pracy i akurat tam się okazało, że mam ładowarkę bezprzewodową, więc po prostu położyłem i skorzystałem z niej. I to był jeden z tych dwóch razy. To, co mi się podobało, to S9, ona ma 64 GB pamięci wewnętrznej. Okej. Okay. W Pixelu mam 128 akurat. No ale oczywiście ale ma czytnik, nie? Ma slot na kartę SIM i slot micro SIM, slot na kartę micro SD, ale może też działać jako slot na drugą kartę SIM. Ja akurat tak to wykorzystałem, więc miałem dwie karty SIM, dual SIM. I teraz... Ale jak włożysz dwie karty SIM, to już nie dołożysz micro SD, tak? No nie, no nie, niestety. Ale teraz tak, one mogą działać jako dwie aktywne karty jednocześnie, co jest mega fajna rzecz. To znaczy, że jak na przykład rozmawiasz przez jedną, to możesz ktoś zadzwonić na drugi numer i dostaniesz informację o tym, a nie jest tak, że raz jedna, raz druga. To jest pierwsze. Druga rzecz jest taka, że ustawiasz sobie jakby, która karta SIM za co odpowiada. No i możesz zrobić tak, że na przykład wykupujesz sobie kartę SIM z internetem 100 giga, który normalnie byś włożył do tego, do iPada czy tam innego i ta karta korzysta, z tej karty korzystasz z internetu, a z drugiej karty korzystasz z... Ale i teraz jedna rzecz, którą zauważyłem, jest to, że zasięg miałem słabszy niż na Pixelu. Nie wiem, od czego to zależało, ale faktycznie było tak, że czasami nie można było do mnie się dodzwonić albo coś takiego, bo miałem słabszy zasięg. No ale... Generalnie powiem tak, że S9 jest rewelacyjny, jest sport, zegarek trochę mniej, ale aparat w S9, ten telefon naprawdę mocno, w sensie ten przedni mocno przekreśla. Tylnie jest okej. Okay. Tak to, i to jest tak, że to zdjęcie jest faktycznie bardzo ładne, jest naprawdę mocno, czasami trochę przesaturowane. On dobrze sobie radzi w wielu warunkach różnych oświetleniowych. Jedyny minus jest taki, że po prostu subiektywnie mi zdjęcia wychodzące z S9 nie do końca się podobają. Jak zrobiłem na przykład to samo zdjęcie na Pixelu, to samo zdjęcie na S9, to mimo tego, że oba zdjęcia były generalnie spoko, to jak sobie Pixel poradził z kolorami czy z wyostrzeniem rzeczy, bardziej mi się podobało. No wiesz, nie wiem, czy nie wchodzimy na taki już taki poziom tak, bardzo subiektywny, to, nie? W sensie, że... To już jest mega subiektywne. No, ale mówię o tym, Wojtek, bo to są rzeczy, o których trzeba mówić. No, oczywiście, że tak. Ja widziałem, jest taki gościu, Ala mi pokazywała w pracy, hashtag Alex, coś, nie pamiętam dokładnie nazwy użytkownika. W każdym razie ma fajnego Instagrama, tam paręnaście tysięcy obserwujących. Natomiast bardzo fajne robi zdjęcia architektury i robi je właśnie Galaxy S9 Plus. No i pokazywał, jak bardzo niektóre jest w stanie skropować. To znaczy, że wiesz, normalnie zdjęcie było bardzo duże, a on wycina z niego tam powiedzmy jedną, nie wiem, dziesiątą wręcz, czy jedną ósmą zdjęcia, wiesz, powierzchni zdjęcia, wrzuca na Instagram i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze, więc to też pokazuje, Alex, że wiesz. Chciałbym zobaczyć. Ale upewnię się jeszcze i w razie czego w następnym odcinku zupełnie uzupełnię wiedzę i po prostu podrzucimy linka bezpośrednio, żeby nie świrować, o ile będę pamiętał, a to z tym jest bywa różnie. Ale rzeczywiście no, robi zdjęcia super i to są zdjęcia robione telefonem, więc to też pokazuje, co ten telefon potrafi, wiesz, w dobrych rękach, nie? No bo ostatecznie jak ktoś umie dobrze robić zdjęcia, dobrze kadrować, to nie różdżka się liczy, tylko magik. Tak jest, magik się liczy, jak masz słowo. To prawda. No Boże. Uważaj, bo no okna otwarte są. W każdym razie, ja chciałem jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach,
które mi przyszły do głowy. Jedna przyszła mi wcześniej, ale to koniecznie też chcę wspomnieć o tym, ponieważ... Żeby ci tylko, Wojtek, nie jakieś wyskokowe pomysły do głowy mi przyszły. Nie, wszystko dobrze. Słuchaj, bo po ostatnim odcinku, w którym rozmawialiśmy o workflow, ja narzekałem na to, że właściwie nie mam żadnego swojego, wiesz, że miałem jeden i przestałem z niego korzystać i właściwie z workflow nie korzystam. Natomiast odezwał się do mnie Grzegorz Jaszkiewicz na maila. I mówi, Wojtek, ty korzystasz. Nie. Grzegorz mówi, słuchaj, no nie korzystasz, a ja mam tutaj takie kilka ciekawych workflowów, może cię zainteresują. I wysłał mi linka do swojego bloga bezkalendarza.pl. Wrzuciłem ci też linka bezpośrednio do tego jakby zestawienia dwóch tekstów, w których się workflow pojawia. I okazuje się, że Grzegorz napisał workflowy do takich dość zaawansowanych rzeczy i może na przykład któremuś z naszych słuchaczy się przydadzą, więc wejdźcie na tego linka i zobaczcie. Natomiast jeden z przykładów. Zrobił workflow, który ułatwia mu jakby wypełnienie później dokumentów w pracy do delegacji. Co oznacza, że ma dwa workflowy zrobione. Jeden jest na start delegacji i jest pobiera bieżącą legalizację, pobiera bieżącą datę i godzinę. Pobiera wszystkie wydarzenia z elektronicznego kalendarza w celu wyświetlenia ich i dania mu opcji wyboru miejsca, do którego zmierza. Aplikacja ma informacje o lokalizacji startu i lokalizacji docelowej, określa odległość między nimi i czas przejazdu i na podstawie powyższych informacji powstaje treść notatki, którą tworzy w Evernote'cie. W notatniku o nazwie delegacje, w notatce delegacje służbowe, ciach, i ma wszystkie informacje dotyczące właśnie początku delegacji i później ma workflow drugi, który jest powrotem z delegacji i pobiera datę i godzinę, bieżącą lokalizację i oczywiście znowu wybiera sobie miejsce zakończenia i powstaje notatka w Evernote'cie. I temat jest załatwiony. I właściwie dzięki temu te wszystkie dane, które rzeczywiście w tych wnioskach delegacyjnych trzeba wypełniać, czyli wiesz, skąd ruszyłeś, jak długo jechałeś, ile to było kilometrów, czy jechałeś samochodem, no to jak samochodem, to trzeba kilometrówkę zrobić i tak dalej, i tak dalej. Tych workflowów tutaj rzeczywiście jest napisanych kilka. Są tutaj różne w ogóle rzeczy w Timely porobione, więc naprawdę te dwa teksty o śledzeniu tak zwanym w biznesie, jest część pierwsza i część druga, naprawdę wam polecam. Jeżeli macie, no nie wiem, pracujecie w korpo albo po prostu zarządzacie jakimś zespołem większym i potrzebujecie takich bardziej skomplikowanych rzeczy, to naprawdę tu jest to rozpisane od A do Z i naprawdę ze screenami, ze wszystkim, w ogóle jakieś podsumowanie wizyt, wiesz, u klientów różnych, mega, mega fajna rzecz. Pospinane, wiesz, Timely z Excelem, jakieś naprawdę mega rzeczy. Także polecam, Grzegorz odwalił tutaj kawał dobrej roboty. I wysłałeś mi ten link? Wysłałem, tak. I oczywiście to jest bardzo niszowe, w takim sensie, że może dotyczyć tylko bardzo określonej grupy odbiorców, ale wydaje mi się, że może wśród naszych słuchaczy tacy odbiorcy są, więc no, warto z tego skorzystać. I Grzegorz powiedział, że zdarza mu się właśnie coś tam jeszcze kucować, więc gdybyśmy mieli jakieś pytania albo pomysły na jakieś inne workflowy, to on też mówi, że chętnie odpowie. Także skontaktujcie się z nim bezkalendarza.pl. Absolutnie polecam, bo dobre rzeczy warto polecać, myślę. A druga rzecz, no to jest moja przygoda z soboty. Nie chwaliłem się tym w internecie, bo jakoś czułem, że nie ma się czym chwalić, ale jak wiesz... Ale dostałem mandat. Nie, mandat to nic. Otóż miałem taką przygodę, ponieważ nasza wspólna znajoma Maja... Dogadaliśmy się, że przy okazji jej eventu, który robiła, Kawa i Samochody w Daft Cafe, zresztą bardzo fajny event, można było zobaczyć dużo fajnych furek. Myślałem, że dużo fajnej kawy mogłeś. Mogłem też wypić tej... bardzo dobrą kawę, więc jakby wszystko się zgadza. Okay. No to przy okazji tego eventu Maja poprosiła mnie, żebym tam polatał dronem i porobił zdjęcia. W sensie wideo, tak żeby później powstała z tego relacja, bo był człowiek od Mateusz, który kręcił jakby na ziemi i byłem ja, który robił ujęcia z góry. No i to było w okolicach Warsaw Spire, więc ja już wcześniej sprawdziłem... Jest tyle rzeczy, które mogły się wydarzyć, Wojtek, dąży. Nie, no generalnie wiesz, sprawdziłem, że rzeczywiście jest tam strefa lotniska, nie na Bemowie, tylko to jest normalnie lotnisko Chopina, więc trzeba było
wysłać formularz, zgłoszenie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, do PASZP-u tak zwanego, gdzie jakby wysyłasz formularz i dostajesz po prostu tam dzień czy półtora dnia później informację, czy masz pozwolenie na latanie i jakby w jakich warunkach możesz latać. No i rzeczywiście ja dostałem to wszystko, dostałem pozwolenie. Jakby jeżeli chodzi o formalności, to było wszystko załatwione. I przyszła sobota, 8:30, pojechałem na event i dogadaliśmy się z Mateuszem, jakie ujęcia by chciał, i rzeczywiście, wiesz, wystartowałem i tam wymyśliliśmy takie ujęcie, że ja prowadzę samochód jak w GTA, czyli z samej góry trzymam go mniej więcej w środku kadru i on będzie jechał prosto, skręci w prawo jakby na plac właśnie przy Warsaw Spire, a ja go poprowadzę już do tego placu i tam zakończymy to ujęcie. Teoretycznie proste. Okazało się, że było trudniejsze niż mi się wydawało. W sensie wiedziałem już przy pierwszym ujęciu, że trzeba będzie je powtórzyć, bo zdarzyło mi się, wiesz, nie wyrównać prędkości samochodu z dronem, więc wiesz, po prostu samochód troszeczkę podjechał dalej, ja byłem już za nim, więc musiałem trochę podlecieć. No i niestety za skrętem stała się taka sytuacja, że jakby mój dron jakoś tak, nie wiem, poleciał tak w prawo trochę za bardzo niż powinien i uderzył w budynek i spadł na dół i to było bardzo traumatyczne przeżycie dla mnie, szczerze mówiąc, bo zdarzyło mi się to pierwszy raz. Żyje. No dron, znaczy gimbal nie żyje w dronie, to znaczy urwał się po prostu. Wszystkie skrzydła są wyrzucone już, bo absolutnie do wymiany, bo pęknie, popękane, jakby niektóre mają takie uszczerbki, że nie nadają się do niczego. Więc będę go oddawał do naprawy jakoś może jutro, więc jeszcze nie wiem jaki koszt, muszę się przygotować na jaki koszt naprawy. Może, bo on z zewnątrz wygląda całkiem nieźle. W sensie oczywiście skrzydła do wyrzucenia, natomiast generalnie tu drapnięcie, tam drapnięcie, ale nie ma jakichś dużych pęknięć. Wiesz, bateria nie spuchła za bardzo, więc może się okazać, że ostatecznie będzie to jakiś niezbyt, wiesz, wielki koszt naprawy. Nie wiem, co się działo w środku, no bo to jest kwestia, wiesz, no tam jest dużo elektroniki, może jakieś podłączenia się rozłączyły. Mam na szczęście zaufany serwis, więc zobaczymy, ile to będzie kosztowało. Natomiast przygoda bardzo mnie nauczyła znowu pokory, mimo wydawało mi się, że mam jej więcej. Okazało się, że można nadal dać jeszcze więcej pokory i czuć więcej pokory do latania. No i myślę, że na jakiś czas muszę wstrzymać latanie w bliższej odległości do budynków, bo po prostu mam traumę, którą będę musiał przepracować. Ale tak już zupełnie poza tym, to rzeczywiście zdałem sobie sprawę, że najzwyczajniej w świecie trochę za mało latam, żeby w takich sytuacjach reagować tak, jak powinien zareagować, wiesz, na przykład płaczem, krzykiem i tak. rzuceniem pada. Nie, no prawda jest taka, że gdybym miał więcej doświadczenia, to prawdopodobnie ta sytuacja nie miałaby miejsca. W takim sensie, że ja bym wyratował drona i szybciej bym zareagował. To się nie wydarzyło, ale może to jest też dobra lekcja dla mnie i może też dobra lekcja dla naszych słuchaczy, że jeżeli latacie, no to nigdy nie ufajcie za bardzo sprzętowi. Może się okazać tak, że nawet jeżeli trzyma GPS, to dron wcale nie będzie stał w miejscu, jak nie będziesz nic z nim robił, bo może się okazać, że powiew wiatru będzie większy niż dron na to pozwala i po prostu go zniesie i poleci wam do budynek. No, mogą się takie rzeczy zdarzyć. Ja już przeżyłem swoją traumę w takim sensie, że rzeczywiście żałobę mam za sobą chyba, bo mogę już o tym otwarcie opowiedzieć. Ale to nie są to fajne emocje, szczególnie, że masz poczucie, że jednak jakby twoje narzędzie do zarabiania kasy stało się teraz obciążeniem dodatkowym. Nie? Tak. Czy miałeś etap zaprzeczenia? Miałem etap zaprzeczenia, miałem etap gniewu. Miałem jeszcze przez chwilę nadzieję, że może jakimś cudem żyje, ale nie się? Żył, tak? Więc tak, gniew. Bo to są takie, Wojtek. No. Zaprzeczenie, gniew, targowanie, depresja, akceptacja. No to ja chyba przeszedłem wszystkie te etapy, muszę powiedzieć, bo ja już czuję, że zaakceptowałem tą sytuację, że muszę go po prostu odwieźć do naprawy, liczyć tylko na to, że nie będzie to zbyt dużo kosztować i po prostu więcej latać. I
bo szczerze mówiąc, jak ten dron spadł, podniosłem go i zobaczyłem, że ten gimbal jest urwany, to w głowie miałem pierwszą myśl taką, o nie, koniec z tym lataniem, nie chcę już nic mieć wspólnego z tym, cholera jasna, zostawcie mnie, ja już nic nie będę robił. No ale rzeczywiście powinienem latać więcej, żeby właśnie takiej sytuacji unikać, także taka historyjka o mojej porażce weekendowej. Ale weekend miałem zepsuty przez cały weekend. Nie miałem zbyt dobrego humoru, także no. No i humor popsuty. Zdarza się niestety. Znasz ten obrazek? Nie, chyba nie. Że mam wpisać wyszukiwarkę no i humor zepsuty i to mi wyskoczy coś? Sobota wieczór i humor popsuty. Czekaj, a widzę. Niedziela wieczór i humor popsuty. Niedziela wieczór i humor popsuty. Bardzo ładne, bardzo ładne. Demotywatory.pl. Niedziela wieczór i humor poprawiony. What the fuck? Niedziela wieczór, nie tym razem. Poniedziałek rano i humor zepsuty, no tak. I to jest śmieszne, bo to są zdjęcia tych samych bloków i w ogóle nie za bardzo rozumiem, o co kaman. Ale dobrze. Mecz Liverpoolu i humor popsuty. Co tu się dzieje? Dobrze, nie będziemy teraz opowiadać sobie, prawda, memiksów i obrazków z internetu. Może przejdziemy do tematu tego, co się dzieje w LA, bo to jest w LA, prawda? Dobrze pamiętam? Los Angeles, no tak. Dokładnie. No to czekaj, ja zapiszę tylko temat i jedźmy właściwie. Jedźmy. Czy będziemy mówić o... Jaki, Wojtek, masz plan na ten temat? Bo to jest istotne, bo ja to można ugryźć od wielu i sposobów. Ja myślę, że łatwiej mi będzie. Czy chcesz powiedzieć, kto jest wielkim wygranym? Nie, tak zwanym nie. Czarnym koniem? Zupełnie nie. Czy chcesz powiedzieć, kto jest wielkim przegranym? Ja bym chciał powiedzieć o tym, co widziałem i co o tym myślę, a na pewno przeskoczyć przez rzeczy, które jakby może niekoniecznie widziałem, wiem, że się wydarzyły, nie widziałem, ale i bym zrobił to w podziale na konkretne marki i możemy zacząć od Nintendo, który jest świeżym tematem, bo miało dzisiaj Fortnite na Nintendo Switch. Będzie Fortnite na Nintendo Switch. Jakie będzie, Wojtek? Ja już wyklikałem przez internet i na moje Nintendo Switch zainstalował. Zabawne jest to, że nie będzie, jest crossplay, ale nie z PS4. Wiem, bo PlayStation blokuje crossplay w ogóle wszędzie, tak. Co jest teraz kolejna smutna rzecz jest taka, jeśli zalogowałem, bo ja założyłem konto Epic na PC-cie. No. Potem zalogowałem się na PS4. No. Nie będę mógł na to samo konto prawdopodobnie zalogować się na Switchu, ponieważ na PS4 i... Blokuje jakby to konto, Switch tak? Nie jest cross-kompatybilny. A teraz uwaga. Jakiś czas temu, przez przypadek, Epic włączyło crossplay pomiędzy wszystkimi platformami, czyli razem z PS4. O. I PS4 kazało wyłączyć. Proszę mi wyłączyć. A tak. Nie ma nie działać. Było coś takiego, faktycznie. I ktoś napisał dzisiaj ładnego tweeta, że po prostu Fortnite powinien włączyć crossplay dla wszystkich platform i napisać PlayStation get over it. No, znaczy uważam, że to jest niepotrzebne, nieuczciwa gra taka ze strony Sony, bo to nie jest tak, że to jakoś specjalnie obciąża ich serwery. To jest, wiesz, to jest takie podejście, kurczę, wiem, że to śmiesznie zabrzmi, ale szczerze mówiąc, blokowanie możliwości crossplaya na PlayStation to brzmi jak Microsoft sprzed tam powiedzmy 5 lat. Wiesz, na zasadzie on był zawsze zamknięty, nie chciał się dzielić, nie pozwalał, no, Windows król i po prostu korzystajcie tylko z Windowsa. A nagle się okazuje, że wiesz, Xbox, oczywiście, no Xbox wiadomo, gra z Microsoftem bez problemu, jest otwarty na crossplay i teraz mają, wiesz, w kartach, zawsze mogą powiedzieć, no tak, my byśmy bardzo chcieli, ale no PlayStation nas blokuje, nie możemy grać wspólnie, dlatego PlayStation, wiesz, działa tutaj kontr, no przeszkadza graczom, a chyba tak nie powinno być, nie? No w ogóle, jeśli chodzi o Xboxa, to ja chciałem tylko powiedzieć, że to zabrzmi szalenie, ale pokazali naprawdę dobre rzeczy. A tu przejdziemy Xbox. Jeszcze, za chwilę przejdziemy do Xboxa, tak. Bo jeżeli chodzi o Nintendo, no to mamy Super Smash Bros. Ultimate, będzie 7 grudnia. Nintendo w ogóle pokazało sporo tych rzeczy. Jakiś Pokémon Let's Go,
No. Właśnie Pokémon Let's Go to jest rzecz, po której zacząłem myśleć o tym, żeby kupić Switcha, więc to już jakby było dawno. Ale oni powiedzieli o tym, że teraz jeszcze dodatkowy gadżet, który będzie taki jakby... A tak, Pokéball, tak? Pokéball, Pokéball będzie, ale do tego Pokébola będzie do tego od razu Pokémon dodatkowy, no nie? No, spoko. Więc to jest... takie tam. Z ciekawostek jest to, że oprócz Fortnite'a pojawił się dzisiaj na konsoli też Fallout Shelter. Właśnie trzymam Switcha. A, Shelter. Tak. Arlena w ogóle się wkręciła na maksa i grała przez chyba parę miesięcy w Shelter, aż miała max wszystkie statystyki, miała wszystkich tam bohaterów max, ile się dało i po prostu nie było sensu już grać. No właśnie, ja grałem na komórce, jeśli mam być szczery, i na komórce jest problem taki, że chyba przez to, że mam beta Androida. A co się nie wie, wiesza się czy co? No nie za bardzo chce działać. Okej, okay. No to ciekawe. No ale to może być więc, właśnie ze względu na beta. Więc ja po prostu jakby zarzuciłem granie na komórce w tę grę. Mm-hmm. Ale na Switchu, kto wie, może sobie na Switchu chociaż trochę tam poszczelam i porobię te budynki i pobuduję, więc to jest spoko. Oprócz tego zapowiedziano nową grę Super Mario Party. Tak. I z takich rzeczy, które, że tak powiem, brać Switchową interesowało, będzie Dragon Ball Z Fighters na Nintendo Switch, czyli spoko. Okej, okay. I tam Xenoverse jakieś dodatki są. To już jest. A, tak. Natomiast najsmutniejszą chyba rzeczą było to, że właściwie niewiele innych rzeczy się pojawiło. Mm-hmm. To jest pierwszy minus. A drugi jest taki, że pojawiła się plota, że będzie Netflix na Nintendo Switch. A to widziałem, ale nie powiedzieli nic o tym na E3. Właśnie nic nie powiedzieli. Okay. Ja teraz w sklepie oczywiście też nie widzę. W sklepie się już pojawił ten Fortnite, o którym właśnie powiedziałem. Okay. I właśnie mi się pobiera na konsoli, widzę, bo trzymam to w rączkach. Wchodzę do sklepu. Mm-hmm. I widzę, że jest tak. Dodano dziś oprócz Fallout Sheltera Paladins, czyli to jest taki Overwatch. Tak, tylko taki, co to próbuje walczyć z Overwatchem, ale mu nie wychodzi. Tak, natomiast no, Paladins będzie teraz też na wielu konsolach. W tym momencie kosztuje 120 zł, no ale to będzie chyba w wakacje za darmo, bo to docelowo będzie free to play. Okej. Okay. Więc to jest pierwsza rzecz. Poczekaj, sobie cofnę. No oczywiście Fortnite się pojawił i nowa gierka Hollow Knight się też dzisiaj pojawiła. Podobno dobra indie gierka. Więc Nintendo nie pokazało tak naprawdę nic bardzo crazy. Pokazali znowu no Pokémony, o których już wiedzieliśmy. Więc okej. Okay. Mm-hmm. No ale nie urwało. Miałem nadzieję, że będzie coś więcej, że pokażą coś bardziej takiego, wiesz, spoko. No ale... No to okej, okay, no jakby wiadomo. I tak, myślę, że największym tak naprawdę takim dużym ogłoszeniem od Nintendo to jest faktycznie to, że na Nintendo Switchu jest Fortnite. I no jest hiciorem, nie oszukujmy się, jakby... Tak, Omilias napisał, że ludzie będą pewno grać teraz w pociągach. Myślę, że tak może być. Ale muszą grać z hotspotów w telefonie, nie? Tak, no akurat w Holandii oni mają w pociągach Wi-Fi. Ja myślę, że to będzie faktycznie, że to jest faktycznie sposób na to, żebym ja może pograł w Fortnite'a, bo na PC-cie nigdy mi się nie chciało odpalać, wolałem PUBG'a. Swoją drogą to, że PUBG'a nie ma na niczym innym i to się, wiesz, jest na Xboxie, no. Tak? Nie ma go na PS4, nie ma go na Switchu, to takie... No, przesypiają. Znaczy, oczywiście, to też jest kwestia podpisanej umowy z Microsoftem, ale niestety bardzo to osłabia jakby samą markę i wiesz, no Fortnite wchodzący na Switcha, gdzie masz konsolę, która nabrała bardzo mocno rozpędu i wiesz, o Switchu się mówi wszędzie. No Switch jest nową plus konsolką, gra, wiesz, o której też mówi się wszędzie i streamingi z gry po prostu są oglądane, wiesz, w tysiącach, tysiące ludzi ogląda to non-stop. No to jednak, wiesz, masz taką bombę, a tutaj PUBG niestety, no zostaje w tyle, no. Słabo. To możemy Nintendo zostawić?
Tak, już, ale więcej tak naprawdę się nie pojawiło. No bo tak naprawdę nic nie było, dokładnie. Przejdźmy do Sony, bo tu jest tak ciekawie, bo z jednej strony wydawałoby się, że no nic właściwie wielkiego nie było, ale po pierwsze, Last of Us 2, przepiękny trailer, ludzie się posikali w majtki. Nie dziwię się, bo jedynka jest genialną grą, uwielbiam, przeszedłem i po prostu, wiesz, no, bawiłem się świetnie, więc na 2 oczywiście, że czekam. I pokazali bardzo długi trailero, jakby gameplay z gry, którą robi Hideo Kojima, czyli Death Stranding. I to, te 8 minut, powiem ci, to jest tak dziwne i to jest tak jakoś tak przejmująco klimatyczne, że totalnie będę w to grał mocno. Chociaż jak obejrzysz ten trailer, to z jednej strony wiesz, wchodzisz w ten świat, widzisz, że kurde, nie do końca rozumiesz w ogóle, na czym polega gra i na czym polega ta historia. Natomiast momenty, w których jest pokazany kawałek gameplayu, że tam wiesz, idą ci, ten główny bohater idzie i coś niesie. I to jest zabawne, że wydaje się, jakby gra polegała na tym, że ty masz być posłańcem i masz przenosić paczki przeróżnego rodzaju z jednego miejsca w drugie, po tym świecie takim bardzo dziwnym, plus z jakimiś potworami niewidzialnymi w ogóle, które się tam pojawiają. Nie wiem, jest to nadal okryte tajemnicą, mimo tego, że wiesz, 8 minut to jest dość dużo, natomiast naprawdę robi to mega wrażenie. I to jest ta gra, przypomnę ci, gdzie było jakby w wizji, w pierwszym takim traileru była taka wizja, gdzie koleś otwiera usta, kamera wjeżdża mu do ust i okazuje się, że w jego żołądku jest małe dziecko. Nie wiem, czy pamiętasz. I był nie, ten dzieciak taki tego. Robił tak z palcem swoim kciukiem, nie? I to było tak dziwne. Wszyscy mówili, what the hell? W ogóle co się dzieje, nie? Tutaj dowiadujemy się troszeczkę więcej, ale nadal jakby sama fabuła jest okryta tajemnicą i naprawdę to może być dobra giereczka. No i co? No i tam ludzie się jarają tam Spider-Manem jakimś. Mnie w ogóle jakoś Spider-Man nic nie rusza. Call of Duty, Black Ops 4 pokazali. No Spider-Man wyglądał dobrze. Nie, no okej, ale jako gra chyba, nie wiem, czy to jest kwestia, że mnie superbohaterowie w ogóle nie kręcą i wiesz, jakoś nie czuję tego hype'u. Call of Duty 3 jest teraz w PlayStation Plus, jakby co. I właściwie, szczerze mówiąc, no i jakiś tam Ghost of Tsushima, jakiś RPG, taki bardzo duży, otwarty świat, podobny troszkę do Assassin's Creed. No zobaczymy, nie? Ale jakby generalnie no to chyba największe wrażenie Death Stranding absolutnie, no i The Last of Us 2. A poza tym to jakoś nie jarałem się grami na PS, jeśli mam być szczery. Tak. Ja się jarałem w tym razem, tylko czekałem na produkcję od najwspanialszego Nintendo. No, rozumiem. Jeżeli chodzi o pecety, bo była też taka, wiesz, PC Gaming Show, coś takiego, jako część E3, to jest jedna rzecz, którą warto podkreślić i to jakby mówiliśmy już o PUBG-u, no to dla ludzi, którzy chcieliby troszkę więcej od gry, to podobno pierwszą betę ma mieć w sierpniu, 18 sierpnia ma ruszyć pierwsza beta czegoś, co się nazywa Mavericks Proving Grounds. I to jest gra, która na jednej mapie mieści 400 graczy. 400. I natomiast na razie właśnie 400 graczy, ale the open world MMO shooter game will eventually support up to 1000 players, czyli 1000 graczy docelowo. Jestem troszeczkę pod wrażeniem, ciekawy jestem, jak to ogarną, skoro PUBG nie jest w stanie ogarnąć 100. A to mi przypomina, Wojtek, że dwie nowe gry się pojawiły też, które mają multi.
A no, oczywiście, ojejku, Battlefield będzie miał w ogóle tryb Battle Royale. Ja bardziej mówiłem o tym, że jest że Bethesda wypuści Fallouta 76, który się okazał być multiplayerem. Aha. A to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że Bethesda wypuści The Elder Scrolls 6 Blades, czy coś takiego. A Blades to jest robią, na telefony. Tak, i to też będzie multiplayer. A to już sobie zrobiłem preorder. Bo jest za darmo, a po prostu trzeba się umówić i on będzie 1 września. Natomiast już w App Store możesz sobie kliknąć tam. I ma być tak, ja też, ciekawa rzecz jest taka, że to będzie gra, która będzie działać w trybie portretowym. To jest mega spoko. No. To będzie, to jest gra, która będzie działać w trybie portretowym. Tego nie doczytałem, to jest ciekawe. Tak, będzie właśnie po to, i oni nawet na prezentacji powiedzieli, po to, żebyś mógł sobie grać w trakcie spotkań. Co za zło. No bo to ma być RPG, w sensie MMO. Nikt ci nie powie, to ma być... tak. No. Nikt ci nie powie, że grasz na spotkaniu. Nie, bo czytasz właśnie bardzo ważnego maila. To ciekawe, to ciekawe akurat. Ubisoft. Assassin's Creed nowy. Grecja, okej. Okay. Ja nie jestem fanem serii, nigdy nawet nie ograłem żadnej z gier z serii Assassin's Creed. Wiem, fani pewnie mnie teraz przybijają Paweł do... Paweł gra w Assassin's Creed i on bardzo mocno to lubi. Ja nigdy... mi się podobały pierwsze części, a potem już było coraz... A grałeś w coś takiego, co się nazywa Beyond Good and Evil? Chyba nie. No bo, chociaż? No bo dwójkę wypuścili i generalnie ludzie krzyczą, że o, kultowa gra wreszcie wraca, super gra, ekstra. No i nie wiem, czy to jest... Kurde, nie wiem, powiem ci szczerze, nie wiem, że... No, minął mnie, czy co? Chyba nie grałem, ale nie jestem pewien. Może świeżak jestem, no nie wiem. I don't know. Świeżak na kojo teraz musisz. No, chyba tak. Bethesda, no to już mówiłeś. Elder Scrolls, oczywiście będzie wersja na telefon, to już powiedzieliśmy. Doom Eternal, okej. Okay. Prey i Wolfenstein w wersji VR. Tutaj zero podjarki, szczerze mówiąc. A, ta gra od Elder Scrollsów też będzie na VR-ze. A, no to okej. Okay. Zero podjarki, szczerze mówiąc. I jeszcze jakaś nowa seria od Bethesdy, czyli coś, co się nazywa Starfield. Oczywiście wszyscy robili przeróbki w internecie i Garfielda wrzucali ten i że he, to śmieszne. No i Microsoft, który jakby mówi się... Czarny koń. Że czarny koń i że naprawdę pokazali bardzo dużo dobrego. Gears piąteczka. Pracują nad nowymi Xboxami. Kupują w ogóle producentów gier. Tak po prostu pięciu producentów kupili, żeby mieć ekskluzywy na Xboxa. Okej. No i co? I z gier cóż to dobrego? Halo Infinite, okej. Okay. Tak przerzucam Kingdom Hearts 3, super. Forza oczywiście, Horizon 4. The Division 2, okej. Okay. Dying Light 2 i tutaj witamy Techland na pokładzie. I w ogóle Gears to są trzy gry oddzielne. Gears 5, Gears Tactics i Gears Pop. No i chyba coś, co jest dla nas Polaków, patriotów, najważniejsze, czyli Cyberpunk 2077. To, że pojawiło się to akurat na konferencji Xboxa, nie sądzę, żeby oznaczało, że ta gra wyjdzie ekskluzywnie na Xboxa, czy na PC-ta, czy na którąkolwiek z konsol. Raczej, chociaż bym się zdziwił prawdopodobnie. No moglibyśmy się zdziwić, ale nie sądzę, bo jednak wiesz, CD Projekt starał się być zawsze otwarty na wszystkich graczy, więc wiesz, wykluczenie akurat wiesz, tych z PlayStation nie byłoby zgodne z ich filozofią, chociaż wiesz, no pieniądze robią czasem magiczne rzeczy. W każdym razie widziałeś trailer? Tak. Dobrze. Wygląda trochę jak GTA... tylko, że w przyszłości. 2077 roku.
Jest to prawda i muszę powiedzieć, że jak oglądałem go tak, wiesz, na telefonie, no bo nie miałem innej okazji, obejrzałem sobie na telefonie tak na szybko, no to jeżeli chodzi o grafikę, to zwykle na renderach grafika jest dużo ładniejsza niż sama gra. To jest oczywiste. No pierwszy... A w ogóle to wideo chyba robiło Platishimasz. Nie zdziwiłbym się, bo to nie byłaby przecież ich pierwsza kooperacja. I teraz, kurczę, te modele postaci, szczerze mówiąc, rzeczywiście wyglądały jak w GTA 5. W sensie nie były zbyt szczegółowe, czy zbyt, niektóre były nawet wręcz komiksowe. Nie wiem, czy ta gra będzie taka, może taka będzie, zobaczymy, bo to też, wiesz, po takim trailerze trudno oceniać, natomiast takie miałem po prostu wrażenie. Ale pojawiło się tam tak dużo postaci, które wydawałoby się, że są istotne dla całego, jakby całej historii, że mam wrażenie, że naprawdę to będzie mega duża gra, po pierwsze. Po drugie, będzie to naprawdę świetna historia. Jakby CD Projekt już nie raz pokazywał, że potrafi. Więc ja, wiesz, patrzę na grafikę, myślę sobie, ojejku, jakie to wygląda jak stare, nie? Ale z drugiej strony myślę sobie, to naprawdę będzie dobra gra. I na pewno będziemy się wkręcać w nią i ten świat jest tak bogaty i tam tak dużo się dzieje, że myślę, że możemy być spokojni. Natomiast no, wiesz... Nie wiemy kiedy, tak? No bo ostatecznie nie podali żadnej daty, ale niech robią. W sensie ja nie mam z tym żadnego ciśnienia. Oni powiedzieli nawet, że it's gonna be ready when it's gonna be ready. To dokładnie. Jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, nie wiem czy wiesz, że w trailerze wrzucili kody na Wiedźmina, tak, Goty. Wiem, że były kody i też była... taka ukryta informacja dodatkowa, taki czerwonym tekstem zapisany chyba w dwóch klatkach w ogóle materiału oddzielnych. Ludzie tam poskładali później i rzeczywiście przeczytali, że tam jest normalnie informacja dla graczy, że tak, będzie gra, że będzie miała dodatki za darmo, nie mniej dodatków niż miał Wiedźmin, więc spoko. Nie będzie DRM-a w wersji PC-towej. Nie będzie mikrotransakcji. Nie będzie mikrotransakcji, bo to jest po prostu single-playerowy RPG i tego się może, jakby to już wiemy i to mnie cieszy, bo jakby takich gier nigdy za dużo. Uważam, że zawsze jest rynek na dobre RPG i na takie długie historie, w których po prostu wchodzisz, wkręcasz się, grasz po prostu, wiesz, ileś dziesiąt albo i nawet ileś set godzin i przeżywasz tą historię od początku do końca. Więc mam nadzieję, że właśnie Cyberpunk taki będzie. Trzymam kciuki, niech chłopaki pracują i dziewczyny, a raczej dziewczyny i chłopaki, niech działają i po prostu niech dostarczą to, co potrafią najlepiej, czyli po prostu... Cała Polska na was patrzy, no pressure. No pressure, cała Polska, wiesz, trzyma kciuki, nie? Więc rzeczywiście, no ja się jaram, szkoda, że nie wiemy nic więcej, ale jakby okej, nie? Jakby to jest ich prawo. Historia pokazuje, że właśnie w ten sposób warto powinno... Warto im zaufać i dać im... Dokładnie, dać im ten czas i ufać, że będzie dobrze. Oni jeszcze nie zawiedli. No nie zdarzyło Może się. Może tym razem w końcu uda im się zawieść. Wiesz co, patrząc trzymajmy na ten trailer, niekoniecznie. No, no ale ja to w ogóle powiem ci tak, Wojtek, że te wszystkie gry, ja wiesz, no dalej mam PS4, mam komputer, więc jestem w stanie większość tych gier prawdopodobnie będę mógł zagrać, tak? No, nie mam X-a, ale jakby kto wie, ten wie. Uh-huh. Ale ja jaram się najbardziej produkcjami, które wyjdą na Switcha, nawet jeśli to będą trochę kotlety, bo granie na przenośnej konsoli ma jeszcze więcej magii i więcej fanu, więc nawet jak dostanę coraz więcej tych kotletów odświeżonych, no teraz widzisz, Dragon Ball Fighters właśnie mi się pojawiło, że Bandai wrzuciło na swój profil na Twitterze, że w 2018 pojawi się na tym. I to jest, kurde, naprawdę spoko gierka. Wiesz, po to, żeby się potłuc prawdopodobnie ze znajomymi, nie wiem, czy Dragon Ball. No myślę, że wiesz, to trudno, żeby nie wykorzystywali opcji gry przynajmniej z kolegą, skoro możesz te Joy-Cony odpiąć z konsoli, no to przecież by była ogromna strata, nie?
A Xenoverse 2 ma local wireless dla Nintendo Switch i prawdopodobnie myślę, że będzie na Fightersach. Myślę, że na 100%, bo to jest przy bijatykach, to niemożliwe, żeby nie było. No, no totalnie, więc widzisz, to jest konsola stworzona do takich gierek. Ostatnio wyjechaliśmy z Magdą do jej rodziny, gdzie był gracz, którego bardzo szanuję. Mm-hmm. Jak dopiero co prawda jakby to było nasze pierwsze spotkanie i bardzo już szanuję. Zresztą usiadłem nawet do grania przy jego maszynie. Okazało się, że coś nas łączy. Mamy takie same karty graficzne, więc wiesz, całkiem... To ładne. Całkiem poważnie, tak. Zagrałem bardzo fajną gierkę, w którym on mówi, że teraz gra Escape from Tarkov. Taki PUBG, tylko że nie do kitu i zrobiony naprawdę, w sensie PUBG może nie, bo bardziej taki SWAT. Właśnie kurde, to jest taka gra, której jeszcze do tej pory nie widziałem. Okej. Okay. Bardzo fajna. Jakby smutne jest to, że tam jest coś takiego, że zbierasz, jakby wpadasz na mapę, tak? Mm-hmm. I zbierasz ekwipunek i jak uda ci się przejść mapę, to ten ekwipunek sobie zostaje. Jak umrzesz, to tracisz wszystko, co na sobie miałeś. Okej. Okay. No więc pograłem ty dalej i dążę, żeby powiedzieć, że zgubiłem wątek. A, graliśmy na Switchu w Pokémony multiplayerowe. Okej. Okay. I idealnie się do tego spisało. Co prawda Pokémony były w wersji demo, więc tylko parę poków do zabawy. Ale powiem ci, że idealnie się Nintendo spisało. Wiesz, postawiliśmy sobie na stole, każdy bierze swojego pada, w sensie jednego Joy-Cona. No i lecimy. Superancko. Super. Mega przyjemna rzecz w ogóle. A czy, bo nie da się go podłączyć do telewizora, jeżeli nie masz tej przystawki, nie? Słuchaj, oficjalnie nie. Okej. Okay. Natomiast nie mam przejściówki USB-C na HDMI, bo jakby living that non-dongle life, bo mój komputer jeden i drugi ma wejście jeszcze HDMI. Aha. Mm-hmm. Ale jak znajdę jakąś przejściówkę USB-C na HDMI, to mogę spróbować, Wojtek, czy to działa. Myślę, że tak. Z ciekawości, bo po prostu, wiesz, na zasadzie biorę konsolę do kogoś, nie? W sensie do znajomego. No i ciekawy jestem, czy o dobra, zapomniałem tej przystawki, czy moglibyśmy zagrać na telewizorze, nie? Myślę, że tak, ale na pewno można grać na konsoli, co nie jest aż takim, wiesz, tragicznym sposobem gry. No, szczególnie, że jak siedzicie obok siebie, to ta konsolka, wiesz, no ma ekran trochę mały, no ale nie aż tak mały. Mm-hmm. Nie, no ja sobie wyobrażam, że nawet na jakiś... Szkoda, kurde, wiesz, no, szkoda właśnie, że nie ma tego, że Netflixa nie wypuścili. No to już chyba niedługo, no wiesz, no jeżeli już się pojawił tam w jakimś sklepie gdzieś chyba w Best Buy'u na stronie, no to podejrzewam, że to już jest, wiesz, lada moment. Ale wyobrażam sobie, że wiesz, no jedziecie pod namiot, nie? I bierzecie sobie konsolkę tak, żeby właśnie wieczorem sobie popykać z drugą tylko osobą. Tylko ona z baterią. Super, nie? W sensie to jest jedyny minus Switcha, że on z baterią tak średnio na 3-4 godzinki gry to jest max. Okej. Okay. No ale to wiesz, zawsze możesz mieć... No to nie jest problem, bo ja mam, wiesz, telefon ładuję na USB-C, Wojtek, nie wiem jak ty. Wyszły jakieś w ogóle plotki, że iPhone z 2019 roku mają mieć USB-C. Mm. Spoko opcja, w sensie ja to szanuję. No nie miałbym nic przeciwko, szkoda, że mam w domu milion kabelków Lightning, nie? Ale no dobra. Cóż. Ja mam w tym momencie niedobór kabelków. O właśnie, ciekawe czy Magda wróciła w międzyczasie do domu i ja akurat na łóżku zostawiłem. Ładowałem sobie słuchawki jej kablem. Mm. Bo ja już nie mam kabli Lightning żadnych. Mam za to dużo kabli USB-C, więc jestem, wiesz, jak nagle się pojawię na bezludnej wyspie, będę musiał sobie konsolę poddawać albo telefon, to nie ma problemu, ale słuchawki to umrę. Najgorsze, o, to jest smutne, że nie można słuchawek na Bluetooth do Nintendo Switcha podłączyć. O. Tylko na kabel. No to trochę lipa, no bo mogliby już wejść w ten 2017, nie? Tak, mogliby wejść, no ale to trudno, w sensie no, da się jakoś to przeżyć. Trudno, no trzeba sobie radzić jakoś, no ma tyle plusów, myślę, że wiesz, jakoś to... Że można przeżyć. Można to przeżyć, dokładnie.
No dobrze, panie Orzechu, ja myślę, że to wystarczy na ten 220 odcineczek. Absolutnie wystarczy na 220 odcinek jest z podcastu. Serdecznie ci dziękuję. Wojtek, bardzo ci dziękuję. Tytuł odcinka nie było warto, ale było warto. To jest oficjalna opinia. Było warto. Myślę, że jeśli ktoś chciałby tak naprawdę pobawić się w switchowanko, to było warto. To było warto. A podasz w opisie odcinka swój ten ID, żeby cię ludzie dołączali do znajomych? Jezu, mogę to zrobić. Może będziesz miał wtedy znajomych. Ja już mam w ogóle sporo. Well played. Pozdrawiam serdecznie, panie Orzechu. Jak to powiedział... ja muszę znaleźć cytat. Z Michaela Scotta oczywiście. Tak, oczywiście. You know what they say. Fool me once, strike one, but fool me twice, strike three. Więc jakby... To jest Michael Scott. Kocham. To nie ma sensu zupełnie, ale... A w ogóle to oglądam teraz Parks and Recreation i muszę powiedzieć, że... O, i co, dobre, bo to jest w ogóle... No, miało być robione jako, wiesz, jakby przedłużenie trochę świata The Office i rzeczywiście jest bardzo dużo rzeczy, które z The Office sobie jakby wykorzystują bezpośrednio. Jest jedna aktorka, która gra w The Office i tak dalej. Kot. Praca kamery jest podobna i muszę powiedzieć, że może nie jest aż tak napakowany żartami, ale czasem się zdarzają takie petardy, zwykle w wykonaniu Rona Swansona, który jest tam naprawdę moim ulubionym bohaterem, że po prostu śmiejesz się i przez kolejne dwie sceny jeszcze się śmiejesz z tej jednej, która minęła, nie? Więc jakby naprawdę jest to warto się wkręcić. No to kurczę, może to zrobię, może sobie zobaczę tego Parks and Rec, ale to po sesji, po wszystkim. Ja wiem, no. Już... Rozumiem to. No niestety, trzeba czasem przeżyć sesję i te inne rzeczy. Dobrze, serdecznie ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Życzę ci miłego wieczoru. Ja tobie też życzę miłego wieczoru, odpoczynku, ugrania najbliższych i teraz udzielę błogosławieństwa na nadchodzący tydzień. Wiadomo. Błogosławieństwo. Dziękuję bardzo. Słyszymy się w kolejnym odcinku z podcastu w 221. Tak jest. To bardzo zabawna 221, a niedługo 222, więc ja... Ale będzie. Dziękuję bardzo. Namaste. Namaste. Jest Was Podcast, czyli gadżety i bzdety.